Dzień dobry, przed mikrofonem Piotr Pogorzelski. Dziś porozmawiamy o odbudowie Ukrainy i potencjalnym udziale w niej polskich firm. Przypominam przy okazji o trwającej zrzutce na Bayraktara dla ukraińskiej armii. Dodam, że Litwini nazbierali w 3 dni, Ukraińcy też, ale na 4 sztuki tych dronów. Zachęcam do śledzenia profili Po Prostu Wschód na Instagramie i Facebooku, mojego prywatnego na Twitterze oraz Radia Wschód na Spotify. Pojawiły się tam nowe nagrania. Dziś moim gościem jest prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Cezary Kaźmierczak. Dzień dobry. Dzień dobry. Codziennie słyszymy o ostrzałach ukraińskich miast, giną cywile, giną żołnierze, a państwo otwierają swoje przedstawicielstwo w Kijowie. Organizują też konferencje w ukraińskiej stolicy i we Lwowie poświęcone odbudowie Ukrainy. Czy to nie jest za wcześnie, aby o tym myśleć? Czy to może wręcz przeciwnie, my już jesteśmy trochę tutaj do tyłu i przedstawiciele innych państw, biznes z innych państw już tam wszedł na Ukrainę? Na pewno wiele krajów rozpoczęło już jakieś prace studyjne w tym zakresie, jakieś kontakty z rządem Ukrainy. My mamy taką skromną misję nawiązywania relacji pomiędzy firmami polskimi i ukraińskimi i na tym się skupiamy. Polska ma szansę oczywiście dostać różnego rodzaju kontrakty, jak się tam cokolwiek wyjaśni sytuacja, bo jak rozmawiamy z tymi przedsiębiorcami ukraińskimi, a spotkaliśmy się z wieloma teraz podczas tych konferencji, które tam organizowaliśmy, no to jest taka daleko idąca niepewność. Bardzo wiedzą, co się wydarzy. Na pewno są do jednego przekonani i to możemy robić już dzisiaj i będziemy robić, do otwierania spółek w Polsce. To znaczy, żeby mieć spółki w Polsce. Spotkaliśmy nawet kilka firm, które miało takie spółki założone ileś lat temu, ale one generalnie były martwe. Tam siedział jakiś prezes i pół sekretarki i na pewno w tym kierunku są pewni. Natomiast co dalej? No to zależy od sytuacji wojennej. To jak wiadomo, wszystkie scenariusze są możliwe jak na razie. Choć byliśmy też oczywiście w Lugano. Czyli na konferencji o odbudowie. Odbudowie międzynarodowej, odbudowie Ukrainy. No to tam w tym Lugano, no to zarysowano obszary pewne, no zrobiono tą akcję z tymi krajami, co niby kto dostanie. No generalnie jest tak, że z naszej wiedzy operacyjnej wynika, że aktywni na tym są bardzo Amerykanie, Brytyjczycy, trochę mniej Niemcy, ale oni oczywiście tam w swoim tempie będą się ruszać. I w zależności od wyniku wojny, co tam się wydarzy, do jakiejś formy odbudowy tego kraju dojdzie. Nie wiemy jakiej. Nasza misja taka skromna to jest łączyć firmy ze sobą w różnego rodzaju sektorach. W związku z tym otworzyliśmy biuro w Kijowie. To, co na Ukrainie widać, to widać taką olbrzymią determinację na to, żeby kraj odbudować. Jak byliśmy tam w Buczy czy w Irpieniu, to tam po prostu to jest front robót, tak? Ale tam są obecne już jakieś firmy z zagranicy, czy to jest front robót taki ukraiński? Front robót ukraiński. No, dźwigi stoją, chodzą robotnicy, odbudowują, bo tam te zniszczenia, czy w Irpieniu, czy w Buczy, czy w Borodziance, to one są co któryś tam obiekt, co któryś tam dom, no z wyjątkiem tej Alei Spalonych Czołgów, tak, gdzie cała ulica jest zrujnowana. Czyli rozumiem, że na razie chodzi o to, żeby łączyć firmy polskie z ukraińskimi i to może w przyszłości przynieść jakiś efekt w postaci jakichś inwestycji w Ukrainie. Tak, też, ale efekt już teraz. My jakieś tam 2 firmy już przeprowadziliśmy, które częściowo zaczęły działalność w Polsce, bo rządy stworzą pewne ramy prawne, instytucjonalne do tych inwestycji. Rządy na pewno będą musiały ubezpieczać te inwestycje. To jest jedna z najważniejszych rzeczy, która jest w tej chwili, jeżeli chodzi o Ukrainę. Druga to jest kwestia granic i zrobienia czegoś z granicami. My z uwagi na Schengen na poziomie krajowym niewiele z tym możemy zrobić, ale Polska musi wylobować pewne zmiany w Unii Europejskiej, żeby z poziomu Komisji Europejskiej ta granica się stała bardziej drożna. Już tam zrobiliśmy jakieś ruchy, tam zrobiliśmy niektóre przejścia tylko dla tirów, tam 2 chyba siłowo zostały otworzone jednostronnie przez naszych, bo dużo tam zaniedbań było po stronie ukraińskiej, bo niektóre były te przejścia przygotowane na euro 2012. Są cały czas kredyty polskie, które nie są wykorzystane, prawda, na modernizację właśnie przejść granicznych. Tak, no to jest problem. Te główne takie problemy z takich bieżących operacji, które są pomiędzy Polską a Ukrainą, to ubezpieczenia i kwestie granic. No i oczywiście kluczowa w moim przekonaniu, ja nie wiem, jaka jest świadomość na Zachodzie, my staramy się to rozpowszechniać tak jak możemy, no kwestia zboża, to znaczy
Oni są w stanie wywieźć tymi kanałami, które są w tej chwili dostępne, jakieś 20%. Jeżeli Zachód przy współpracy z Turcją nie udrożni tego kanału, żeby wywieźć resztę lub powiedzmy, nie wiem, 80 czy 90%, no to oni po prostu w przyszłym roku nie zasieją. To będzie już gigantyczny, mega wielki problem, więc sprawa jest wielka i o charakterze strategicznym. A może pan to wytłumaczyć, na czym to polega? No, jeżeli w tym roku nie zbiorą, to nie zasieją w jakimś sensie, że te plony tegoroczne... Jeżeli nie sprzedadzą, nie dostaną zapłaty. A, czyli nie będą mieli pieniędzy, żeby zainwestować? Tak, w zasianie. W kolejnym roku są w stanie wywieźć tymi kanałami, czyli przez Polskę, Rumunię, około 20% zbiorów tegorocznych. I to jest w moim przekonaniu w tej chwili najbardziej poważny problem, jaki tam występuje, bo na samej Ukrainie to jest kraj w stanie wojny. No, jest oczywiście, mają ludzie obniżone jakieś tam wynagrodzenia i tak dalej, ale w czasie wojny no to ważne jest, żeby było co jeść i było ciepło. Prąd jest, karty działają, benzyna wszędzie jest bez problemu. Co na początku wojny nam różnie było, ale w tej chwili nie ma żadnego problemu, żeby zatankować gdzieś, czy coś zjeść, czy coś. No, kraj funkcjonuje normalnie, ale ja mówię, no, ja najdalej byłem w Kijowie. Jeżeli te firmy się przenoszą do Polski, jaka jest korzyść no, dla polskiego rynku? Nie, no korzyść jest oczywista, to znaczy mamy tutaj w tej chwili z tej najnowszej fali emigracji, którą można szacować na jakieś... Różne są, 1,5 miliona ludzi, z czego jakieś 45% są kobiety, 45% tam mniej więcej, dzieci trochę więcej, 3% mężczyzn, to 280 tysięcy już płaci ZUS, czyli 280 tysięcy pracuje, więc to jest gigantyczny zastrzyk do budżetu. Ta fala emigracyjna no, będzie prawdopodobnie pozwoli nam utrzymać się na poziomie takiego kraju 40-milionowego, bo myślę, że większość z tych ludzi nie wróci. Później jak się to uspokoi, to ewentualnie jeszcze przyjadą do nich mężczyźni. Ten przybytek tej siły roboczej w postaci tych kobiet, które bardzo pomogły w sektorze gastronomicznym, w turystyce, w opiece domowej i tak dalej, to Polska pewnie byłaby jeszcze w stanie drugie tyle przyjąć, natomiast mamy gigantyczny ubytek siły roboczej męskiej i to jest bardzo poważny problem, bo wyjechało 600 tysięcy mężczyzn na Ukrainę i to dotyczy głównie sektoru budownictwa, gdzie wiele firm musiało zejść po prostu zwyczajnie z placów budów, bo nie ma pracowników. I drugie, transportu drogowego. To są dwa najbardziej dotknięte sektory. Trochę też produkcja, ale mniej. Byłem na takim spotkaniu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, gdzie tam, już nie wiem, który rok wykuwa się polska strategia emigracyjna, no bo jeżeli chcemy być tym krajem 40-milionowym, a takie są ambicje, no to do 2050 roku te 5 milionów emigrantów musimy zaabsorbować i tego bez polityki emigracyjnej no trudno zrobić, albo możemy... Tak, ale jej nie ma od lat, tak? Od lat się o tym no mówi. Ona jest i on napisał, to znana mi osoba i ona jest rozsądna, no ale strasznie odważny PiS boi się, nie wiem, pana Korwin-Mikke, który chyba już całkowicie znajduje się w jakichś innych światach w tej chwili i paru innych oszołomów i boi się tego z jakichś tam powodów ogłosić, przy czym widać, że Polacy jako tacy no nie mają problemów z emigrantami takimi, którzy pracują. To jest chyba taki wyróżnik polskiego stosunku do emigrantów, no ale no tam jest planowane niby teraz, zobaczymy czy się nie przestraszą, ale jest planowane otwarcie też na inne kierunki, bo jeżeli dojdzie do tej odbudowy Ukrainy i tam się zrobi konkurencja o pracowników, będą płacić 10-15% mniej niż tutaj, no to nie wiadomo, w którą stronę ten ruch. Nikt nie przyjedzie, prawda, bo to nie ma sensu, bo tutaj trzeba jeszcze wynająć mieszkanie, jest się z dala od domu. Także otwarcie na Filipiny, Uzbekistan, Kazachstan. Natomiast no, co do Ukrainy, to wydaje mi się, że to jest wielka szansa i dla nich, i dla nas, żeby się bardziej związać gospodarczo. Łącznie to są gospodarki o sile 80 milionów ludzi. Zobaczymy, jak będzie postępowała ta integracja europejska. Ona już w niektórych obszarach jest dość zaawansowana, ale my też musimy zmienić politykę, no bo jeżeli my się dla przykładu nie dostosujemy do realiów, które panują, czyli do tego, że Ukraina w zasadzie już ma, a za kilka lat, oczywiście jak miną te skutki wojenne, będzie miała potężną produkcję rolną, z którą nie jesteśmy w stanie konkurować normalnie, a naczelnik państwa opowiada o małych gospodarstwach rodzinnych jako podstawie funkcjonowania polskiego rolnictwa, który zresztą nie ma już tak naprawdę, no to możemy się pożegnać z czymkolwiek. Jedyna szansa w moim przekonaniu
w dostosowaniu się do tego, że mają czarnoziemy, technologie zachodnie, tanią siłę roboczą, nie mają jeszcze know-how do końca, jak to robić, bo krótko, ale się nauczą, kupią też tą wiedzę i tak dalej, i tak dalej, to jest wyspecjalizować się w przetwórstwie tego. Branża rolnicza to nie jest wysokomarżowa branża, ale akurat na przetwórstwie najwięcej pieniędzy można zarobić. I tam nawet w czasie konferencji lwowskiej pomiędzy prezesami organizacji związanych z produkcją żywności polskich i ukraińskich, tam padały pomysły, żeby łączyć siły i wspólnie eksportować też do krajów trzecich, nie tylko do Unii Europejskiej, gdzie jest już coraz bardziej ciężko i rynek jest już mocno nasycony, ale też Afryka, Ameryka Południowa, Azja. No my będziemy, że tak powiem, dmuchać na ten kontakt, żeby to się jakoś rozwijało, żeby to te firmy nawiązywały ze sobą współpracę. No w Polsce musi pójść za tym też ustawodawstwo, które po pierwsze pozwoli tworzyć te wielkie przedsiębiorstwa rolne, bo to jest jedyna możliwość konkurowania z ukraińskimi tymi wielkimi agrozawodami po 30, 40 i 50 tysięcy hektarów. To jest jedne. Drugie, przetwórstwo. I tutaj przedsiębiorcy sobie poradzą. Wydaje mi się, trzeba tylko uruchomić jakieś gwarancje i kredyty i tak dalej, i tak dalej. Trzecie, no to Polska na pewno tutaj może odegrać pewną rolę, czyli produkcja bardzo wysokiej jakości żywności właśnie w małych gospodarstwach, tylko no, trzeba mieć złudzeń, że to będzie parę procent, tak? Max 10. Dobrze, a jeżeli wrócimy na Ukrainę, powiedzmy, że kończy się wojna, jak pan myśli, czy wielu przedsiębiorców zdecyduje się jeszcze raz, na przykład ci, którzy stracili teraz, też polscy przedsiębiorcy, zdecyduje się wrócić na Ukrainę? Czy nie będzie tej obawy, że znowu tam może przyjść wojna? Pewnie część pewnie tak, część pewnie nie. No to zależy od poziomu ryzyka, które przedsiębiorcy akceptują. Tak? A przedsiębiorca to jest trochę taki mentalność, większość przynajmniej, mentalność ma takiego sportowca. Tak? On biega tam na te 100 metrów, wszyscy wiedzą, że on szybko biega, już tam nie... Nikomu nie potrzebuje nic tam udowadniać, on mimo to wstaje o 6, tam znowu leci, żeby tam te pół sekundy czy tam ćwierć sekundy szybciej przebiec. No to i podobna mentalność cechuje wielu przedsiębiorców. Wszyscy wiedzą, że się dorobił, że się zna i tak dalej, a mimo to on jeszcze tam będzie dalej tam udowadniał sobie, czy tam komuś, czy nie wiadomo komu. No taka natura. Takimi ich Pan Bóg stworzył i dobrze. Tam się pojawią bardzo duże pieniądze też. Z tych różnych takich korytarzowych, tych informacji w Lugano i tak dalej, tam bardzo nagrzany stoi ten biznes, który podąża za amerykańskimi pieniędzmi, który się specjalizuje w tego typu odbudowach. Ale pan mówi o odbudowie, a ja mówię później już o inwestycjach. Trudno mi powiedzieć. Rynek zdecyduje. Być może będzie tak, że inwestycje będą bardziej lokowane na zachodniej Ukrainie, która no, jest taka, była taka raczej opuszczona. No, Charków to było trzecie miasto pod względem przemysłowym, ważności przemysłowej w Związku Sowieckim po Moskwie, Leningradzie. Teraz ciężkie chwile tam bardzo przeżywa. Natomiast to zależy od stopnia ryzyka, które jest przez przedsiębiorców akceptowane, bo jedna to będą na pewno te kontrakty infrastrukturalne, które będą musiały jakoś wodować rządy, wielkie firmy, jakieś tam Bechtele i inni i tak dalej, którzy też mają do tego know-how. No, tu nie ma co się oszukiwać, żadna mała i średnia firma nie odbuduje Azowstalu, tak? Próby budowy lotniska w Berlinie przez małe i średnie firmy, no to wszyscy wiemy, jak się skończyła, tak? No do tego trzeba mieć know-how. Ja nie wierzę, że polskie firmy dostaną jakieś tego typu kontrakty, ale mogą być podwykonawcami. Mamy dość silną branżę budowlaną, więc wydaje mi się, że dla niej będzie sporo roboty. Dla rolnictwa też mieliśmy takie spotkanie z branżą farmaceutyczną, więc to jest bardzo duże pole do współpracy. I dużo takich też niespokojnych duchów self-made menów tam tak samo pojedzie, bo takich już sporo na Ukrainie było. Ta wymiana handlowa, ona dość mocno rosła. To jest też będzie taka rewolucja trochę mentalnościowa, bo pierwsze takie w ogóle zbliżenie pomiędzy Polakami i Ukraińcami i to więcej zrobiło dla relacji polsko-ukraińskich niż wszystko inne wzięte razy 5, czyli ten handel z lat 90. Tak jak zaczęli tam handlować na granicy, to się tam trochę poznali. Tak? Teraz jeszcze lepiej się poznali, bo w wielu polskich domach Ukraińcy mieszkali czy mieszkają. Więc to będzie taka druga fala. Oczywiście są też do rozwiązania te problemy, od tego się nie ucieknie. A to
trzem ministrom w Akademii Dyplomatycznej publicznie powiedziałem w twarz, że kwestia dowołania wisi nad nami i będzie to nas dzielić i trzeba to rozwiązać, nie ma co chować głowy w piasek. Nie teraz czas jest na to, ja się z tym to się zgadzam, ale jak minie wojna, po prostu trzeba usiąść i w braterstwie i w prawdzie wszystko to do gołej kości wyjaśnić, no bo inaczej to nie da się. To wiadomo, że to będzie wracać, ale na przykład też będzie wracać zapewne kwestia korupcji, tak? Jeżeli będzie bardzo dużo pieniędzy, które przyjdą z Zachodu. Ja pamiętam, jaka była korupcja w czasie Euro 2012. Oczywiście na Ukrainie wiele zrobiono, ale... Pan nie mówi, bo YouTube tego może nie wytrzymać, co tam w 2012 roku się działo. No oni teraz dużo jednak zrobili, bardzo dużo, bo wdrożyli tą agencję, szereg tych procedur. Ta agencja antykorupcyjna jest w dużej mierze niezależna. Praktyczne skutki tego będzie pewnie można ocenić po jakimś czasie, ale kroków takich antykorupcyjnych przeprowadzono tam bardzo dużo. Jeżeli Zeleński wygra, to będzie mógł wszystko. Łącznie z rozprawieniem się z oligarchią, niekoniecznie metodami Szakaszwiliego, bo potem za to może grozić odpowiedzialność karna. Jeżeli Ukraina chce wejść do Unii Europejskiej, chce się odbudować i chce być zamożnym krajem, to ja jestem przekonany, że jeżeli nie nastąpi proces deoligarchizacji Ukrainy i ograniczenia wpływów oligarchów, no to się może nie udać. Chociaż już pierwsze kroki są. No, Achmetow na przykład wycofał się z mediów. No oni są bardzo osłabieni teraz. To też jest kwestia tego, że oligarchowie teraz mają mniej pieniędzy, więcej pieniędzy pójdzie przez budżet państwa, tak? Na zasadzie tych grantów. I to też chyba wzmacnia właśnie państwo ukraińskie i pozycję Zeleńskiego. No tak, na pewno. No, z tą pozycją Zeleńskiego to oni rzeczywiście muszą jakoś zbalansować. W przypadku zwycięstwa, tak, Ukrainy jest to jeden ze scenariuszy, że on tą wojnę może wygrać. No i wtedy rzeczywiście jego pozycja będzie mu wszystko. Co w przypadku rozprawy z oligarchami jest dobre, natomiast no, co do demokracji ukraińskiej to różnie to może być, że tam pewnie będą musiały jakieś mechanizmy, może on jak jest sam, jakiś check and balance takie, żeby to trochę jakoś wypoziomować. No, zobaczymy. No, na razie no, jest taka gradacja celów. No, na razie to nie mają wojny. Tak? Co zachodzi do przedsiębiorców ukraińskich, to ja zauważyłem, a tych rozmów mieliśmy naprawdę bardzo dużo, no taką dezorientację dużą. Oni nie wiedzą, co oni mają robić, co będą. Są na pewno zdecydowani, to wiem, żeby jakiś biznes z Polską robić, żeby tam różne pomysły tam padały, ale gotowi są otwierać tu oddziały, coś produkować, coś handlować, żeby to takie okno też było, tam jakiś pomysł, też podrzucimy to paru firmom, żeby wybudować przy granicy duże magazyny takie logistyczne dla ich produktów, żeby mogły się to rozwozić i tak dalej, i tak dalej. No w miarę tego, jak ta sytuacja będzie postępowała, to na pewno rząd musi tam to pilnować. No bardzo dobre są takie personalne relacje. Już to jest już coś więcej niż takie zwykłe kontakty państwowe prezydenta Dudy z Zeleńskim. To dużo na pewno daje i będzie dla nas dużym wsparciem, jeżeli ruszą jakieś tam systemowe działania związane z odbudową Ukrainy. Tylko też trzeba pamiętać, że na to trzeba mieć pieniądze. Bardzo pocieszające dla mnie tak osobiście i taki pokazujący ducha narodu było to, co zobaczyłem w Buczy i w Irpieniu, tą odbudowę, że już tam, nie czekając na nic, ci miejscowi odbudowują to, co ci orkowie zniszczyli. To miejmy nadzieję, że tak będzie odbudowana cała Ukraina. Już punkt wyjścia jakiś jest. Cezary Kaźmierczak, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Bardzo dziękuję. Dziękuję. To już wszystko w tym odcinku Po prostu Wschód, następny we wtorek. Jeśli spodobał się Państwu konkretnie ten podcast, możecie mnie wesprzeć w serwisie Buy Coffee. A jeśli chodzi o stałe wsparcie, polecam moją Zrzutkę i Patronite. Wszystkie linki w opisie. Do usłyszenia, żegna się Piotr Pogorzelski.